Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Home Decor Haul oraz metamorfozę łazienki. Zagramy trochę dodatkami i kolorem. Czasami małe kroki tworzą wielkie zmiany. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co tam wykombinowałam, to zapraszam. Zaczynamy. Dzisiaj byłam w Złotych Tarasach i akurat przechodziłam obok Homey. Wyszłam z dwoma siatami. Była tam taka promocja, jeżeli kupimy jedną przecenioną rzecz, to druga przeceniona rzecz jest 50% off jeszcze od tej przecenionej kwoty, więc stwierdziłam, że zobaczę, co tam w trawie piszcie. Jakiś czas temu robiłam Wam haul z Homey, dlatego że Wy mi polecałyście ten sklep głównie za Waszą sprawą. Lubię Homle, ale nie wszystko wpisuje się w mój styl i nie wszystko jest takie po prostu, jak ja bym to sobie wymarzyła, ale mam od nich parę stołeczków, mam fajny fotel, jakieś dodatki do domu, także można naprawdę coś fajnego znaleźć i od jakiegoś czasu również planowałam pozmieniać trochę w łazience moich córeczek coś, jakieś dodatki. Ja chciałam przede wszystkim zagrać takim kolorem jak butelkowy, zielony, granatowy, bo ta łazienka jest beżowa. Pokażę Wam zresztą zaraz, jak odpakujemy sobie te wszystkie rzeczy, to zrobimy sobie na szybko tą metamorfozę, bo myślę, że akurat te dodatki wystarczą. Jeszcze jednej rzeczy mi brakuje, której w Homey nie znalazłam, ale one tak bardzo chciały różowy. Więc stwierdziłam, dobra, no pudrowo-różowy już niech będzie. Akurat w tej Homey był taki fajny zestaw, taki delikatny. To nie jest mój wymarzony kolor, dziewczyny i chłopaki. Myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę, ale też chciałam im sprawić przyjemność. Nie chciałam też, żeby ta łazienka była taka super dziecinna, no bo w końcu dzieci dorastają i tak dalej. Chciałam, żeby ona była taka właśnie delikatna, zrównoważona i nie przesadzona, nie przesłodzona. Czy mi się to udało, to się zaraz okaże. I w tej Homey akurat te rzeczy do łazienki, które chciałam wziąć, które wzięłam, nie były przecenione na moje nieszczęście, ale tak, znalazłam dywanik. W sumie ten dywanik mnie zainspirował do tego koloru. Ja kiedyś już widziałam te dodatki, ale jakoś tak myślałam może o dodatkach złotych, białych, ale one tak bardzo chciały różowy. Ten dywanik kosztował 69,99, więc wydaje mi się, że to nie jest wcale tak mało. Znaczy sama nie wiem, już nawet nie pamiętam, ile w IKEA kosztują takie dywaniki, ale na pewno można, myślę, taniej kupić. Natomiast on jest tak mięciutki, tak fajnie wygląda ten kolor. Ma fajną wielkość, że pomyślałam sobie, a zmyję. Słuchajcie, coś mi tu strzeliło. Mam nadzieję, że się nic nie zbiło, bo chyba się kurzę tak, że nie wiem. I poczekajcie. Ale myślę, że tutaj są ceny. W razie czego mam rachunek, to będę Wam wszystko pokazywała. Do zestawu, do tego dywanika, jednak, znaczy do dwóch dywaników w zasadzie, mamy taki pojemnik na mydło, który kosztuje 24,99. Ja kiedyś na pewno bym nie kupiła takiego pojemnika na mydło, bo on jest szklany. Zawsze wybieram jakieś plastikowe, a później już myślę, że tak jak w większości domów zostaliśmy przy takim plastikowym pojemniku fabrycznym, po prostu, w którym kupowałam mydło. Chciałam, żeby to wszystko było takie bardzo ładne, dziewczęce i schlubne, że tak powiem. Mydelniczka kosztowała 14,99, to jest wszystko ten sam kolor. No nie wiem, całkiem fajna ta mydelniczka. Myślę, że nie jest źle. To jest taki kolor dość popularny. Myślę, że w wielu sklepach można taki kolor znaleźć. Ja akurat przychodziłam koło tej Homey. 16,99 taki kubeczek na pasty. Na szczoteczki no nie do końca, bo akurat one używają elektrycznych. Zostały elektryczne chyba od Mikołaja, już nawet nie pamiętam. I co jeszcze? Aha, widziałam też taką szczotkę do toalety, fascynujące, co? Która ma dokładnie ten sam kolor do kompletu. Ja mam taką jedną szczotkę, która jest tragiczna. Kupiłam ją w jakimś sklepie za, nie wiem, 10 zł, 9 zł. Ona jest już zardzewiała, wygląda to naprawdę źle. Dlatego stwierdziłam, że taka szklana akurat może się fajnie tutaj sprawdzić. No i ładnie to wygląda, tam są też srebrne dodatki. Myślę, że będzie pasowało. I co jeszcze? Aha, i tutaj już nie do, znaczy do tego kompletu, można powiedzieć, dobrałam dwa ręczniki. I te ręczniki akurat były na przecenie. Niestety już nie było dużych, takich największych, w kolorze różowym, bo to naprawdę fajnie pasuje. Zobaczcie. Dlatego wzięłam takie średnie dwa. One kosztowały na początku 19,99, ja je kupiłam za 9,99 i biorąc dwa właśnie, jeden kosztował 50% mniej.
Także się bardzo, bardzo ucieszyłam z tego tytułu. Roczniki się zawsze przydadzą. Nic się tutaj nie powinno z nimi stać, tak myślę. A drugie ręczniki, które znalazłam, pomyślałam sobie, że albo właśnie będą do dziewczynek, albo będą do nas, do łazienki. To są takie białe. Były też z szarym paskiem, ale niestety nie było już kompletu. Było tylko pojedyncze, takie mniejsze. A ja chciałam chociaż jeden komplet kupić. I w sumie powiem Wam tak, one kosztowały 39,99. A ja kupiłam je za 19,91, ten pierwszy, a ten drugi kupiłam za de facto 10 zł. Dlatego warto jest właśnie czasami szukać tych przecen, bo te panie nie zawsze to mówią w sklepie. Czasami jest kartka, ale nie każdy to widzi i tak dalej. Ja też tego nie zauważyłam, ale na szczęście ta jedna pani mi powiedziała, że dzisiaj jak pani kupi na przykład ten jeden ręcznik, to drugi ma pani 50% off. W każdym razie tutaj kupiłam komplet. Białe z granatowym. Myślę, że to wygląda całkiem fajnie. Taki prosty ręcznik z małym dodatkiem. Nie było takich zwykłych, ale mimo wszystko takich gładkich w sensie, ale mimo wszystko ja uważam, że ten wzorek całkiem fajnie się będzie prezentował. Ja szukam w ogóle takiej pościeli białej teraz. Białej z taką, takiej poduszki z taką ramką granatową. I wiem, że swego czasu były w Zarze Home chyba. Ale w Zarze Home jest taki problem, nie wiem czy Wy też tak myślicie, że te poszewki na kołdry to nie są poszewki, tylko takie prześcieradła. To jest bardziej takie hiszpańskie, przystosowane na inny klimat zupełnie. I do tego jeszcze mniejsze ręczniki. Ja zrobiłam tak, jestem taka sprytna, bo ta pani mi pomogła z tym ręcznikiem i tak dalej, ale zapytałam się jej, czyli jeżeli kupię dwa małe i dwa duże, to pewnie 50% policzy mi pani zniżki za ten mały. Ona mówi, no tak. Dlatego wziąłam to na dwa rachunki. Te wziąłam osobno, a na drugim rachunku wziąłam sobie te. Kupiłam po prostu jeszcze raz te mniejsze i wtedy miałam już zniżkę. Także też jak będziecie, to dobrze, jakbyście zwrócili na to uwagę. I jeszcze na przecenie znalazłam coś fajnego i tak sobie pomyślałam, że będzie mi pasowało do kuchni. To kosztowało 15,99 oczywiście na przecenie, ale jeżeli kupiliśmy coś jeszcze na promocji, to kosztowało 50% mniej. Na początku 39,90 to jest taka podstawka z trzema doniczkami na zioła. W sumie ten kolor może tutaj nie jest do końca obecny, ale stwierdziłam, że taki neutralny, fajnie będzie tutaj na parapecie się sprawdzał, bo ja na razie mam zioła w takim koszyczku i w sumie bardzo lubię ten koszyczek, ale tak się zastanawiam, bo nie zawsze każde zioło może być obok siebie. Teraz akurat mięta i bazylia jakoś razem się dogadują, ale był taki czas, że ta mięta w ogóle jakoś sobie nie radziła, więc pomyślałam sobie, że jakbym tutaj zasadziła miętę, bazylię i rozmaryn, to jakoś zupełnie inaczej by to rosło i miało rację bytu, ale nie wiem, zobaczymy. No zobaczymy, może nie tu, ale stwierdziłam, że to jest akurat bardzo fajny dodatek i do tego sobie dobrałam na przecenie kubek, który się spodoba na pewno mojej córeczce, bo ona uwielbia flamingi teraz. 14,99 na początku kosztowało, a później 6,99. Ja się zastanawiałam nad taką butelką, ale ona była różowa i stwierdziłam, że to chyba nie będzie mi pasowało do jadalni. A teraz jak o tym myślę, to trochę żałuję. Widzicie, jaka jestem. No dobra, dość tego gadania. Proponuję, żebyśmy udali się do tej łazienki i zrobili szybką metamorfozę, zanim odbiorę dzieci i wrócą do domu i zrobię im małą niespodziankę. Tak to na razie wygląda. Jak widzicie, te dywaniki już trzeba dawno wymienić. Ja je co prawda piorę co tydzień mniej więcej, ale mimo wszystko no takie beżowe, neutralne już wymagają odświeżenia, wymiany, ale ja na pewno ich nie wyrzucę, zrobię z nimi na pewno pożytek. A tutaj myślałam, żeby właśnie dodać te wszystkie dodatki różowe. Tutaj chciałam jeszcze na gumki kupić taki pojemnik plastikowy, ale niestety nie udało mi się. I przede wszystkim ten pojemnik plastikowy chciałam kupić tutaj na te wszystkie zabawki i inne wiersze, ale w Homli nie było plastikowego, a tutaj tylko i wyłącznie plastikowy da radę, dlatego że te zabawki są mokre zazwyczaj. No i tak jak możecie tutaj zauważyć, ta szczotka, którą tam z tyłu schowałam, jest w stanie tragicznym, także zaraz ją będziemy wymieniać. No i proszę bardzo, w 5 sekund mamy trochę inne dodatki. Tutaj wstawiłam jeszcze tego pufa, którego kupiłam w ostatnim holu już parę miesięcy temu. Właśnie też z tej serii, tak myślę, bo on wygląda dokładnie tak jak te dodatki, dywaniki.
i ręczniki. Ręczniki w ogóle będę prała, tak czy siak, ale na razie tylko tak powiesiłam, żebyście zobaczyli. Szukam nadal jakiegoś fajnego kosza na pranie. Tutaj mamy tą szczotkę. No i dodatki. Na razie to tak wygląda. Myślałam jeszcze, żeby kupić jakąś doniczkę, ale z drugiej strony lubię taki rustykalny trochę look akurat tutaj. Będę musiała tylko jeszcze jakieś mydełko tutaj dołożyć i wlać do dozownika. Myślę, że jest całkiem fajnie, do tego drewna i do tej podłogi. No, ten kolor mógłby być inny, ja wiem, ale myślę, że to wygląda całkiem spoko. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał. Dajcie znać, jakie Wy macie dodatki w łazience i czy w ogóle uwzględniacie potrzeby Waszych dzieci lub ich pragnienia, ich prośby, czy raczej sami decydujecie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie kciuki w górę. Jest to dla mnie bardzo motywujące, jeżeli subskrybujecie mój kanał, trzymajcie się ciepło i dziękuję za wszystkie komentarze, buziaki, pa pa!